29 grudnia, ostatni piątek tego roku. Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Minister przemysłu powalczy w Brukseli o pieniądze dla kopalń. Najpilniejszym zadaniem będzie zatwierdzenie wniosku dotyczącego umowy społecznej w sprawie górnictwa, zadeklarowała dziś w Katowicach minister Marzena Czarnecka. W planach jest też wyjazd w tej sprawie do Brukseli w połowie stycznia. Polskie spółki węglowe od zeszłego roku otrzymują dopłaty od państwa bez zgody Komisji Europejskiej. Fatima Orlińska. Nowy resort będzie zajmował się przede wszystkim górnictwem i energetyką, ale tą związaną z paliwami kopalnymi. Część zadań przejęta zostanie od Ministerstwa Aktywów Państwowych, jednak zanim to nastąpi, konieczna jest zmiana ustawy dotyczącej działów administracji. Niektóre z nich z Ministerstwa Aktywów już zostały przepisane rozporządzeniem premiera. Nowa minister mówiła też o najważniejszych zadaniach w swoim resorcie. Pierwsze, takie najpilniejsze zadanie to jest zatwierdzenie decyzji, która była przez 2 lata niezatwierdzona, czyli tak zwany wniosek notyfikacyjny dotyczący kwestii pomocy dla spółek węglowych. Jak państwo doskonale wiecie, od 2 lat takie postępowania toczą się przed Komisją Europejską i nie udało się poprzednikom dopiąć tego tematu. Ja mam nadzieję, że to się uda w najbliższym terminie. Chodzi o umowę podpisaną ze stroną społeczną 2 lata temu, która regulowała termin wygaszania kopalń. To 2049 rok. Minister nie odniosła się do tego, czy zgadza się z dotychczasowymi ustaleniami umowy społecznej, jednak zadeklarowała, że w tej sprawie będzie prowadziła rozmowy w Brukseli, a ich realny termin to połowa stycznia. Co do wygaszania kopalń, padły jasne deklaracje. Kopalnie będą funkcjonować. Kopalnie będą funkcjonować tak długo, jak będą zasoby w tychże kopalniach. To jest nasze zapewnienie ze strony Ministerstwa Przemysłu. Do takich deklaracji górnicy dziś podchodzą ostrożnie. Od nowego rządu oczekują wypełnienia tych zapisanych w umowie społecznej, ale również inwestycji w górnictwo, bo to podstawa tego, by wydobycie mogło być kontynuowane. Górnicy dziś deklarują, że udostępnianie frontów w różnych kopalniach to perspektywa 3 do 5 lat. Kopalnie będą fedrowały, dokąd będą miały węgiel. Bardzo to cieszy, natomiast za tym muszą mieć realne, konkretne pieniądze na odtworzenie frontów wydobywczych, żeby na ten czas ten węgiel było skąd wydobywać, bo wiele się mówi, ale mało się w tym celu robi konkretnie. Pieniądze miałyby zapewnić m.in. odbudowywanie frontów wydobywczych. Co do samego ministerstwa, wciąż nie wiadomo, w którym mieście na Śląsku będzie miało swoją siedzibę i kiedy fizycznie rozpocznie swoje prace. Wiadomo jednak, że nie będą powoływani wiceministrowie, bo jak mówi minister Czarnecka, nowy rząd nie chce powielać błędów poprzedniego, tworząc niepotrzebnie dodatkowe stanowiska. Aktor, kabareciarz, piosenkarz, ale przede wszystkim Ślązak. Niespodziewana śmierć Krzysztofa Respondka wstrząsnęła bliskimi, branżą oraz fanami. Koledzy z kabaretu Rak chcą oddać mu hołd. 30 grudnia, w dniu pogrzebu artysty, na rynku w Katowicach odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Gdy na początku grudnia organizatorzy planowali ten koncert, Krzysztof Respondek miał być gościem specjalnym. Fatima Orlińska. Jarmarkowa scena na katowickim rynku rozbłyśnie w sobotę dla Krzysztofa Respondka. Tego by chciał Krzysiek, bo on zawsze był dla ludzi, mówią organizatorzy koncertu, prywatni przyjaciele ze środowiska artystycznego. Postanowili nie tylko dokończyć dzieła i stanąć przed publiką, przed którą wystąpić miał sam Krzysztof Respondek, ale i uczcić w ten sposób jego pamięć, oddając mu, jak mówią, należyty hołd. Ten aspekt był dla nas motorem napędzającym do działania. Krzysztof nie żyje. To jest dla nas straszna informacja, z którą nie potrafimy się pogodzić. Jutro, jak on często mawiał, że jesteśmy od tego, aby dawać ludziom radość. I jutro od godziny w zasadzie 17 zespół Redding będzie nam przegrywał jeszcze świątecznie, ale od 19 na rynku w Katowicach podczas jarmarku świątecznego będziemy wspominać Krzysztofa Respondka muzycznie, razem z jego przyjaciółmi, z Grzegorzem Poloczkiem, z Krzysiem Hankę. Będziemy mówić o nim, wspominać i liczymy na państwa obecność tego dnia. Również w sobotę odbędzie się pogrzeb aktora pochodzącego ze Śląska. Msza żałobna odbędzie się o godzinie 10:30 w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, skąd kondukt żałobny przejdzie na cmentarz komunalny. Rodzina uprzejmie prosi o nieskładanie kwiatów, a w zamian przekazanie datków na Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych, dla którego Krzysztof Respondek miał zagrać koncert. Podczas wieczornego koncertu na katowickim rynku wystąpi również Grzegorz Poloczek. No ja tam nie miałem występować, ponieważ tam miał występować Krzysiu właśnie. Znaczy dwa Krzysie, bo i kabaret Rak.
miał występować na tym jarmarku, ponieważ Krzysiu odszedł, zadzwonił do mnie pan i prosił mnie, aby go zastąpić. No i po prostu miałem problem trochę taki moralny, bo też nie wiedziałem jak, no ale artystów trzeba żegnać i trzeba o nich pamiętać. Jak widziałem, że Krzysiu Hanke się zgodził, to pomyślałem, że to jest takie przyzwolenie, że też mogę i po prostu też tam będę. Także bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przyzwyczaiła nas już do tego, że dzieją się rzeczy niezwykłe. Niezwykłe potrafią też być aukcje, podczas których można kupić oryginalne przedmioty. W tym roku można wylicytować dom. Paweł Jędrusik. Taki dom można sobie wylicytować w ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przewozi się go w całości i gotowy stawia na działce. Jest to dom wakacyjny Breeze, całoroczny. Ma 35 metrów powierzchni zabudowy, 26 metrów powierzchni użytkowej plus 6 metrów antresoli. I ten dom, który przygotowujemy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będzie w pełni wyposażony i gotowy tak naprawdę do postawienia. Na taki pomysł wpadła firma Keno. Produkcja domu dla zwycięzcy aukcji już trwa. Licytacja także ruszyła i zaczyna się od kwoty prawie 100 tysięcy złotych. Pomyśleliśmy, że tegoroczny temat finału, czyli płuca po pandemii, to też jest cel, który łączy tak naprawdę i grupę Keno i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Stąd też chcieliśmy te nasze cele połączyć. Pomyśleliśmy o wystawieniu takiego domu ekologicznego, właśnie, który tutaj Państwo widzicie na naszej hali produkcyjnej. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia i będzie przebiegał pod hasłem Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych. Mamy klepniętych 1685 sztabów na całym świecie, 101 sztabów poza granicami Polski. Będziemy grali na biegunie północnym i na biegunie południowym. Na biegunie północnym będziemy grali z białymi niedźwiedziami. W ubiegłym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 240 milionów złotych. Wigilie dla osób potrzebujących organizowane są w całej Polsce. Noc sylwestrowa dla ubogich odbywa się tylko w Krakowie i Katowicach. W stolicy naszego województwa taka impreza sylwestrowa jest organizowana już 10 raz. To inicjatywa młodych ludzi z wielkimi sercami. W trakcie sylwestrowej zabawy 200 gości będzie mogło zjeść ciepły posiłek i wspólnie powitać 2024 rok. Karolina Komada. Aleksandra w wieku 15 lat została wolontariuszką podczas organizacji Sylwestra z ubogimi w Katowicach. 9 lat później wciąż uczestniczy w akcji, teraz już jako organizatorka. Myślę, że głównie chcemy zwrócić uwagę tego problemu bezdomności, ale też samotności, bo do nas nie przychodzą tylko i wyłącznie osoby bezdomne, ale też zapraszamy osoby samotne i osoby na skraju ubóstwa. Zależy nam bardzo na tym, żeby odzyskać jakąś taką poczucie wartości w tych ludziach. Staramy się po prostu być z tymi ludźmi i nie tylko podzielić się z nimi posiłkiem, ale przede wszystkim z nimi porozmawiać. To jest nasz taki główny cel, żeby być dla nich i wysłuchać ich. Sylwester z ubogimi w Katowicach jest organizowany już od 10 lat. Inicjatywa powoli przenosi się do innych miast w Polsce. Akcja jest organizowana także w Krakowie, a wszystko zaczęło się od dzielenia ciepłym posiłkiem w noc sylwestrową przez kleryków z katowickiego seminarium. Z klerykami jeździliśmy na dworzec, aby tam tych ubogich, bezdomnych wspierać w noc sylwestrową jakimś ciepłym posiłkiem. A potem zrodziła się ta inicjatywa, żeby, jak tu zostałem proboszczem, żeby robić to w sali domu parafialnego. I pamiętam to pierwsze spotkanie, jeszcze wtedy klerycy byli bardzo mocno w to zaangażowani, naszego seminarium. Kiedy zastanawiałem się, czy będą też jakieś osoby do pomocy. A chętnych była ponad setka i tak jest do teraz. Co roku do akcji przyłącza się kilkudziesięciu wolontariuszy, a oprócz pomocników będzie DJ i wodzirej. Początek imprezy przewidziany jest na godzinę 19. Potem o godzinie 23.15, tak planujemy, spotkanie w kościele, adoracja. Będzie też krótka konferencja, a o godzinie 24 będzie msza święta, którą wspólnie chcemy powitać nowy rok. Po mszy święty jeszcze na chwilę się zgromadzimy, żeby złożyć sobie życzenia i spożyć ciepły posiłek przed pożegnaniem się. W tym roku Sylwester będzie wyjątkowy. Do auli przy parafii świętego Piotra i Pawła w Katowicach przyjadą wolontariusze z całej Polski, a nawet kilka osób z zagranicy. Zakup komputera, drukarki czy opłacenie kursu na prawo jazdy.
To wszystko może być sfinansowane przez stypendium dla najzdolniejszych uczniów w regionie. Trwa nabór w kolejnej odsłonie stypendialnego programu Śląskie Inwestujemy w Talenty Plus. Wnioski można składać do 10 stycznia. W ciągu 7 edycji z programu skorzystało ponad 5,5 tysiąca uczniów. Karolina Komada. Inwestycja w naukę i inwestycja w siebie to główny cel programu stypendialnego Śląskie Inwestujemy w Talenty Plus. W listopadzie ruszyła już 8 edycja projektu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Wprowadzenie młodego człowieka na świat zawodowy, a ten aspekt wsparcia stypendialnego dla tych najlepszych jest kluczowy. Łącznie wartość tego programu to prawie 16 milionów złotych, ale z drugiej strony 14 milionów, które stricte przekazujemy dla uczniów. I zachęcamy do tego gorąco, bo to są de facto to dla tych najbardziej zdolnych, zaangażowanych, bo wszystkie dzieci są zdolne, ale może z tych zaangażowanych uczniów fajne dodatkowe środki właśnie na to, co słyszeliśmy, co pani też Anna powiedziała, czy nauka języka, czy zakup sprzętu, czy jakieś dodatkowe pasje, które można wykorzystać. Stypendium może być przeznaczone na przybory dydaktyczne, plecaki, książki czy kursy językowe, ale żeby je zdobyć, uczniowie muszą spełniać określone warunki. Między innymi potencjalny stypendysta musi uczyć się w szkole na terenie województwa śląskiego, a dochód rodziców nie może przekraczać określonych kwot. W tej chwili to jest w okolicach 2400 na osobę i 2600 w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. No i kolejne oczywiście elementy z regulaminu wynikające to jest średnia ocen i uczestnictwo w konkursach. Wszystkie są konkretnie punktowane, sumarycznie te punkty właśnie tworzą listę rankingową i w tym roku, panie marszałku, 1000 osób może to stypendium, jeszcze raz podkreślam, w kwocie aż 7 tysięcy otrzymać. Celem programu stypendialnego jest podniesienie potencjału edukacyjnego uzdolnionych uczniów w regionie. Nabór w formie elektronicznej trwa do 10 stycznia. Będzie koncert charytatywny na Pszczyńskim Rynku. Podobnie jak w ubiegłym roku, jego celem jest wsparcie potrzebujących. Tym razem pieniądze zebrane z biletów cegiełek zostaną przeznaczone na rzecz Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Paweł Jędrusik. Dom Kulejących Aniołów w Piasku to placówka, która pomaga m.in. osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród nich są dzieci i dorośli. Żeby jednak móc funkcjonować, potrzebne są pieniądze. No pieniądze przede wszystkim marzymy o rozbudowie tego naszego domu, bo w tej chwili nie mamy już jednego pomieszczenia, które moglibyśmy przeznaczyć na sale zajęciowe. W związku z tym zrobiliśmy, nasz zaprzyjaźniony architekt wykonał plan. Mamy już zrobiony kosztorys i chcielibyśmy dobudować, rozbudować ten nasz Dom Kulejących Aniołów. Organizatorem koncertów jak co roku jest Tomasz Bratek, który zawodowo jest policjantem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tutaj zawsze z początkiem roku chęć niesienia pomocy to na pewno dobry pomysł. Oczywiście każdy z nas ma różnego rodzaju postanowienia, ale postanowienie udzielenia wsparcia, udzielenia pomocy to na pewno dobre rozpoczęcie nowego roku. Podczas koncertu charytatywnego, który odbędzie się na Pszczyńskim Rynku, wystąpi zespół Blue Cafe, który wykona najpiękniejsze polskie kolędy. 7 stycznia spotykamy się w Pszczynie. Do zobaczenia, nie możemy się doczekać. Cześć! Aby móc rozbudować Dom Kulejących Aniołów, potrzebne są 4 miliony złotych. Do tej pory udało się zgromadzić 1,5 miliona. Taki był piątek. Miłego weekendu i spokojnego świętowania. Do zobaczenia w nowym roku.